Witam. Dość długo się zabierałem za tą czynność. Niestety, czasu brakuje. E, no w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wymienić właśnie ślimak w naszym kotle zas właśnie retortowym. Jakie są przyczyny zużycia, też Wam zaraz opowiem. Przede wszystkim to, jak Wam podaje, już groszek jest zmielony. Już jest dużo drobniejszy, no to jest zauważalne. Dużo ciężej może już pracować, to też słychać właśnie po silniku, po przekładni, że coś nam już nie domaga. U mnie ślimak ma 3 lata, stosowany jest węgiel naprawdę no, jak wiecie, wszelkiego rodzaju, mokry, suchy, po prostu woda lejąca się, ja na to nie patrzę, no i... Takie są efekty, niestety właśnie palenia mokrym węglem, że ślimak się przedwcześnie zużywa. To jest jakby normalnym czynnością. Myślę, że wielki wprawy tutaj nie trzeba przy tym mieć, żeby do tego dojść. Jak to zrobić, ja wam zaraz pokażę. Niestety w moim przypadku jest to troszeczkę utrudnione, ponieważ cały kosz zasypowy mam dość blisko ściany i ślimaka nie wysunę. Muszę zdemontować kosz, muszę zdemontować całą rurę. Od podajnika, i dopiero wtedy wyjmę ślimak. No, ale mówię, no pokażę Wam jak to krok po kroku zrobić. Przede wszystkim od czego zaczynamy? No, musimy mieć drugi ślimak, tak? Na wymianę, żebyśmy wiedzieli. W moim przypadku muszę odkręcić te trzy śruby, żeby zdemontować kosz, i trzy z drugiej strony. To jest jakby pierwsze co. Potem muszę odkręcić. Tutaj są takie też Wam śruby. Pokażę imbusowe. E, ale mówię, najpierw zdemontujemy kosz. E, jeden dorosły mężczyzna da sobie radę, nie jest to ciężkie, tak więc myślę, że e, pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić. Tak więc, słuchajcie, co? Bierzemy się do pracy, w moim przypadku są to trzynastki e, klucze. No i co? No, trzeba zacząć odkręcać. Ja Wam już pokażę, e, jak już będzie odkręcone, co, co dalej będziemy robić. No dobra, kosz mamy zdemontowany, na pewno teraz warto jeszcze, tak jak w moim przypadku, mamy i w każdym z Was tu są czujniki od e, temperatury kosza. Na pewno je no, musimy odpiąć e, i wtedy odkręcamy. Tutaj cztery śruby imbusowe i bez problemu nam cała ta rura e, wyjdzie. Ona, jest, wiadomo, na silikon obłożona, ten wysokotemperaturowy do 300 stopni, dlatego warto się też zaopatrzyć w niego, zanim będziemy e, cokolwiek robić. E, no i co? No, odpinamy, odkręcamy. Później, jak już zdemontujemy rurę, wtedy możemy odkręcić sobie, e, tak jak w moim przypadku, motor reduktor, E, wyciągnąć dopiero ślimak, no bo inaczej mi niestety nie wyjdzie, e, no bo nie mam miejsca. Warto też uszczelki nowe e, pod kosz, tak więc to na pewno warto od razu e, sobie zakupić, e, żeby mieć po prostu też w zapasie, e, żeby to wszystko poskładać tak jak należy, e, bo tu wiadomo powietrze lewe nie może się nigdzie dostawać. Tak więc, słuchajcie, ja sobie biorę. Odkręcam, pokażę Wam już jak będzie rura zdemontowana bierzemy się za ślimak. No dobra, mamy zdemontowane, zobaczcie sami tutaj, nie ma ślimaka. Tu jest elegancki, tu gdzie było ciepło wszystko jak najbardziej, tu gdzie już e, nie było właśnie temperatury, e, woda niestety zrobiła swoje. Ślimaka nie ma, wiadomo trzeba wymienić, akurat w przypadku kotów malina nie jest to problem, bo drugi dają w zapasie. E, tak więc tutaj jak najbardziej jest ok, pod warunkiem, że mamy stalowy, tak? bo no, jeśli mamy żeliwny no to niestety nie mamy drugiego w zapasie, ale w większości jest to stalówka, drugi w zapasie, e, zaraz wymienimy, zaraz Wam pokażę. O! Mój psiaczku uciekaj. Wam pokażę, warto sobie tutaj przed wymianą, będziesz mi pomagał, tu przed wymianą warto popsikać zawsze WD-40 w te dziurki, przynajmniej w moim przypadku, uciekaj psiak. Tak więc, żeby nam łatwo e, ślimak mógł zejść e, z, właśnie, e, motoreduktora, tak, żebyśmy się nie musieli męczyć. No ale, zanim no, to, trzeba odkręcić te śruby, e, i wtedy. Uciekaj, saba! Zaraz. Te śruby warto zawsze odkręcić. E, zawsze warto odkręcić. E, wyciągnąć to wszystko, wyjąć motoreduktora. W niejednym przypadku trzeba będzie to wybić po prostu. Tak więc e, myślę, że dacie sobie bez problemu radę, e, nie jest to trudna czynność. To co? Ja sobie odkręcę, pokażę Wam, jak wygląda ślimak. No dobra, mamy nasz ślimak wyjęty. Jak sami widzicie, już nie ma, zjedzony jest tu i tu jest, jest pielinka, została końcóweczka. Tu już jest lepszy, ponieważ tutaj nie było żadnego tarcia. Tu było największe też tarcie i wilgoć niestety zrobiła swoje. Tu już była temperatura. E, tak więc suszyła nam ten węgiel, no i tutaj się nie zużywa. E, tak szybko, tak więc jak sami widzicie, no ślimak już jest w stanie agonalnym, bym nawet powiedział, no ale to mówię, to są skutki stosowania mokrego węgla. Tak więc musicie to zapamiętać, że nie wolno stosować mokrego węgla, bo niestety będziecie mieli takie przypadki. U mojego taty nastąpiło to dopiero po 10 latach. 10-12 latach od założenia kotła, ale tylko zawsze suchy opał stosował, tak więc e, dlatego u niego to było. Tak więc słuchajcie, co, zabieramy się za pracę. Odkręcamy jeszcze tutaj tą śrubkę. To jest trzynastka. I ślimak, jak jest, e, mówię, WD 40 kilka dni wcześniej sobie popsikacie, Powinien Wam wyjść bez najmniejszego problemu. W moim przypadku. Mam nadzieję, że tak będzie. Jak nie, no to trzeba będzie go po prostu wybić. Tak więc co? Ja sobie demontuję, pokażę Wam, jak to wygląda po wyjęciu. Dlatego zaznaczę, właśnie, zobaczcie sami, o czym mówiłem, że warto popryskać WD40. Wszystko mamy w WD, wyszło nam bez najmniejszego problemu, bez zbędnej szarpaniny. Tak więc myślę, że jak najbardziej ok. Trzeba pamiętać, jest tulejka dystansowa, ona musi zostać zachowana. Hmm, bierzemy po prostu nowy ślimak. Oczywiście, to wszystko musimy sobie wyczyścić jakąś szczotką drucianą, flamerką czy czymś. I żeby, mówię, to poskładać wszystko i żeby nam służyło następne kilka lat. Tak więc, słuchajcie, no ja sobie biorę nowy ślimak, zaraz wam pokażę, jak wygląda nowy. Eee, zakładamy, wkładamy do kotła, czyścimy i rozpalamy. Czyli suma summarum 2 godziny roboty maksymalnie. Eee, tak więc myślę, że eee, taka na spokojnie kawka do tego i można działać. No dobra, drugi ślimak już jest. Troszkę podrdzewiały, leżał w garażu 3 lata dlatego. Ale e, jak można zobaczyć, no nie jest zużyty. Eee, zaraz go tutaj przeczyścimy delikatnie. Będziemy montować, ale ja Wam pokażę taką czystą ciekawostkę, bo wagowo mi się wydawało, że jest duża różnica. Teraz sami zobaczycie, czy tak jest. No dobra, włóżmy sobie obydwa ślimaki na wagę. Zobaczmy sobie ten nowy, ile waży. Bo to myślę, że dość interesujące będzie. Myślę, że widać 7600 gdzieś, no muszę go trzymać. 7600, powiedzmy 20. Tak, a zobaczmy ten stary. Tam było 7600. Zobaczcie sami, ile tu jest. 6200. Słuchajcie, no kilo 20 praktycznie. E, gdzie? 7600. Kilo 40 nam przez 3 lata zjadło. Po prostu nam zjadło. Tak więc taka czysta ciekawostka. E, mówię, wymieniamy. Ja sobie go tutaj delikatnie podczyszczę. Mm, I e, wkładamy do kotła. I po robocie, tak naprawdę, wyczyścić, rozpalić myślę, że dość przyjemna praca, jeśli ktoś lubi majsterkować. No dobra, ślimak już wymieniony. E, warto tutaj zaznaczyć, że wszystkie te elementy, tak jak ja, dokładnie wyczyszczone e, tutaj, pójdzie silikon nowy, właśnie ten do 300 stopni czerwony, wysokotemperaturowy. Tutaj e, też wyczyszczone nowa uszczelka pójdzie. I tutaj, już skręcone, ja miałem uszczelkę, wcześniej było na silikon, też może być, może być uszczelka, nie ma najmniejszego problemu. E, ważne, żeby to wszystko dolegało do siebie, żeby tutaj powietrza nam lewego nie łapało. E, wiadomo, no nie jest to wskazane, dym by się cofał, żar by się mógł cofnąć. Tak więc te wszystkie połączenia muszą być szczelne, muszą być nowe uszczelki, nowy silikon. To samo tutaj, ja sobie zaraz założę nową uszczeleczkę. Idziemy do kotła hmm, i montujemy w kotle, tak? Tak więc myślę, że przyczynność dość przyjemna, szybka, jeśli ktoś lubi majsterkować, to co, ja sobie przyklejam uszczelkę, no i widzimy się już przy kotle. Dobra, ten element mamy obczyszczony, to już jest przy kotle, no, ważne właśnie, żeby go wyczyścić, bo tutaj musimy nałożyć nowy silikon. W środku był popiół, trzeba go dokładnie wybrać, bo nie włożymy po prostu ślimaka, tak więc o tym musimy pamiętać. I co? Nakładamy nowy silikon. Najlepiej sobie już nałożyć albo tu, albo na tamten element. Przekładamy, no i skręcamy. Ja Wam zaraz to pokażę, jak już będzie zmontowane. Myślę, że filozofii nie ma przy tym wielkiej, tak więc poradzicie sobie bez najmniejszego problemu. Tak więc co, słuchajcie. Kładziemy sobie teraz nasz nowy silikon, skręcamy to do kupy. Zakładamy kosz, bo nowe uszczelki zaraz zobaczycie, i tak naprawdę jest po robocie, tak? Myślę, że dość szybko, przyjemnie. To co? Idę sobie po naszą rurę z nowym ślimakiem. No dobra, mamy wszystko zmontowane, jak możecie zobaczyć. Eee, tutaj już momencik poprawię, może o. Tu jest nowy silikon. Ja miałem akurat czarny, też wysokotemperaturowy, tak więc nie ma znaczenia. Przełożone już tutaj czujniki, rury, jakby się przegrzał, nie daj Boże. Tmuchawa też już założona. Jak możecie zobaczyć, nowe uszczelki tutaj to jest bardzo ważne. Tak więc myślę, że wszystko przebiegło poprawnie, bez żadnych jakichś takich zaskoczeń, że coś tutaj nagle mogło, coś się wydarzyć. Tak więc myślę, że jak najbardziej jest tutaj wszystko w porządku. Ja sobie dodatkowo tutaj, żeby nie łapały mi temperatury z zewnątrz, te czujniki. Mnie nigdy żar się nie cofa, ale wolę mieć to po prostu zabezpieczone trochę lepiej. Tak więc tak to u mnie wygląda. Mówię, nowy ślimak, zresztą widać w środku. Myślę, że dwa lata nam na pewno posłuży przy moim groszku, którym ja pale. No zresztą widzicie, ja nie, nie oszczędzam. No mokry taki. Testuję to dla Was, tak więc niestety u mnie to się szybciej zużywa, no bo mówię, jest mokry groszek, to jest właśnie niestety wadą główną. Tak więc co, zakładamy sobie kosz, wsypujemy groszek i myślę, że możemy rozpalać, tak? Wyczyścimy w kotle w międzyczasie i myślę, że jak najbardziej będzie wszystko OK. Nowy ślimak, potencjał podajnika też sobie oczywiście musimy teraz wyliczyć, bo prawdopodobnie się zmieni. Poprzez to, że będzie lepiej transportował nam opał do retorty. Tak więc co? Zakładamy kosz no i bierzemy się do pracy.